Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Jak już wspomniałam, wróciłam z Polski i przywiozłam sobie parę polskich produktów, które tutaj w Niemczech nie mogę dostać. I tym następnym produktem będzie dorsz, pyszna ryba. I dzisiaj chciałam Wam w filmiku pokazać, jak ją usmażyć, żeby nie wysuszyć i żeby nie spalić. Rybę oczywiście dostałam znowu od szwagra, a więc dobrze mieć fajnych szwagrów. Mój szwagier Karol albo Carlos załatwił mi tą pyszną rybkę, dlatego bardzo, bardzo dziękuję. Na dorsza trzeba uważać. Naprawdę może się szybciutko Wam wysuszyć i wtedy nie będzie dobrze smakowała taka ryba smażona. Ale jak będziecie uważać i ją króciutko usmażycie, czy w cieście, czy w mące, fajnie Wam się usmaży, będzie soczysta, a więc myślę, że jak jeszcze do tego dobrze ją przyprawicie, będzie dobrze smakowała. Do tego suróweczki kiszonej kapusty, z białej kapusty macie również na moim kanale. Oczywiście na moim kanale macie różne inne ryby, różne sposoby. Na święta macie klopsiki rybne, macie kotlety rybne, macie karpia. Jak zrobić karpia, przygotować do smażenia, różne opcje z karpiem również. A więc, kochani, zapraszam Was na mój skromny kanał. Możliwe, że coś Wam się przyda. Możliwe, że coś sobie wkrótce będziecie mogli ugotować z mojego kanału. Oczywiście ta ryba sobie troszeczkę postoi i dobrze jest, jak postoi, chociaż z pół godzinki, może nawet godzinę. Wtedy ona przesiąknie, lepiej smakuje, ta sól wejdzie do środka i Wam powiem, kochani, nie bójcie się przyprawiać. Naprawdę będzie ryba smaczniejsza. Ale jeżeli ktoś lubi tylko sól, może być tylko sól. Tu chodzi dzisiaj o to usmażenie tej ryby. Pokażę, jak robisz szybciutko ciasto i w mące, to wiadomo, nie jest tak trudno obtoczyć w mące, ale to wszystko chciałam Wam pokazać w tym moim krótkim filmiku. Oczywiście, jak Wam się spodoba, jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Zobaczcie, kochani, co jeszcze mi załatwił mój szwagier. Jakie piękne płaty dorsza. Oczywiście bez ości, ale ości mogą się przytrafić. Na dorsza trzeba uważać, żeby go nie wysuszyć. Dorsz smażymy króciutko, dlatego, kochani, pokażę Wam dwie opcje. W cieście i w mące. Kroję w takie kawałki około 5-7 cm. Skórą. Jak już mamy rybę gotową, pokrojoną, to musimy ją przyprawić solą. Ja daję pieprz czarny i paprykę słodką. Można dołożyć troszeczkę papryki ostrej, jeżeli nie ma dzieci czy kogoś, kto nie lubi jeść. Tu jest kilogram ryby. Daję łyżeczkę soli, pół łyżeczki pieprzu czarnego. Nie za dużo, ale to musi również smakować. I paprykę z łyżeczkę. Mieszam. Postoi sobie z pół godziny, godzina i już możemy smażyć. Musi być lekko słona. To ona jak postoi, nasiąknie i będzie naprawdę bardzo smaczna. To, co możemy dać, to z pół łyżeczki pieprzu ziołowego. Dajemy troszeczkę pieprzu ziołowego. Około 1/3 łyżeczki. I robię ciasto albo w mące. I mogę smażyć już. Teraz robię ciasto. Jedno jajko całe. Średnie czy większe. Pół łyżeczki soli. Mieszam. Pół szklanki wody. Tutaj mam mąkę. Typ 405. W Polsce może być wrocławska, poznańska. Ta Basia może również być. Nie wiem, jaką macie. Ewentualnie z taką, jaką robicie, czy używacie. I tutaj dam do tej ryby 2, 3, 4, 5 łyżek mąki. Potrzebujemy 100 g mąki. Było 100 ml wody, a więc wystarczy. I do tego 5-6 łyżek mąki, jedno jajko średnie, pół łyżeczki soli. Ciasto tak wygląda. Przejdę do usmażenia sobie tej ryby. Ryba sobie postała.
Można ją jeszcze pomieszać i zobaczyć, czy jest wystarczająco soli. A moja jest super, soli jest wystarczająco. Przechodzę do smażenia. Ryba nie może być smażona na suchej patelni. A tutaj dam z 5-6 łyżek. Oczywiście ten tłuszcz, który zostaje, możemy sobie wylać. Nie ma problemu. Możemy smażyć na oleju, możemy smażyć od razu na maśle, możemy smażyć na smalcu. Ale rozgrzewam patelnię, mam skalę na 9 i jak nałożę rybę, od razu muszę zmniejszyć o 1/3, żeby mi się nie spaliła. Jeżeli smażycie na maśle, to musicie nastawić, żeby było nie za gorąco, czyli na 9 króciutko już od razu wkładać rybę, żeby ta patelnia Wam się mocno nie rozgrzała. To jest, kochani, bardzo ważne, bo może Wam się to wszystko spalić, cała ryba. I nakładam. Możemy również obtoczyć w mące, dopiero w cieście. Idzie również, wtedy będzie się lepiej smażyła i będzie się lepiej trzymała całości, że Wam się nie rozsypie, bo to jest dorsz, a dorsz trzeba smażyć szybko. I zobaczcie, tu już zmniejszam z 9 nawet na 6, prawie o połowę, ponieważ boję się, że mi się ryba spali. Pokażę Wam, jak obtaczam jeszcze. I tak robię z wszystką rybą. To, co musimy od razu zrobić, to obrócić te kawałki, które Wam się już ładnie zarumienią. Dwa albo trzy razy możemy obrócić, kiedy Wam się fajnie zarumieni i się nie spali. I możemy teraz już w tej fazie jakby końcowej nałożyć masło. Jeżeli chcemy. Jeżeli nie chcemy, no to zostawiamy tak, jak jest. Będzie miało naprawdę dużo lepszy smak. Zobaczycie. I również obracam na drugą stronę. A więc usmażyć rybę nie jest ciężko, ale musicie patrzeć, kochani. Jak jest gruby kawałek, to 7-8 minut. Jeżeli cieńszy, 5 minut. I obracamy parę razy, żeby Wam się, żeby się nie przypaliło. Jest na 1 cały czas, 2 minuty i ona sobie dojdzie i będzie już gotowa. Wygląda ta ryba. I sprawdzamy, czy jest usmażona. Jeżeli będzie jeszcze nie usmażona, to będzie taka zbita i trzeba będzie ją jakby rozrywać. Patrzę. I Wam pokażę. Widzicie? Ryba się rozsypuje. Widzicie, to Wam pokażę. Jest mimo wszystko soczysta i nie rozrywa się, bo ona będzie się rozrywać, nie będzie chciała Wam się rozsypać, rozdzielić. To tak mogę Wam wytłumaczyć domowym, prostym sposobem. Kochani, ślinka mi leci. Mam taki teraz fajny apetyt po tej chorobie. Muszę się odżywiać, bo włosy wychodzą. A więc stresu było trochę. Coś pysznego. Kochani, coś pysznego. Zapraszam, naprawdę pyszna rybka. Jakby komuś było za mało soli, możecie sobie dosolić. Gdybym miała możliwość Was poczęstować, bym chętnie poczęstowała. Niestety nie mogę. Mogę Was tylko zaprosić do zrobienia, kochani. Pyszna ryba, soczysta. Zapraszam do zrobienia. Jak można prosić o słupy, o łapki, będę się bardzo cieszyła, za co bardzo dziękuję.